Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak w statystyce matematycznej można sprawdzić, czy dowolny rozkład jakiejkolwiek tutaj cechy można nazwać rozkładem normalnym albo zgodnym z rozkładem normalnym o zadanym z góry tutaj typie rozkładu, czyli o konkretnej średniej i odchyleniu standardowym. Jeżeli oczywiście tak jak w tym zadaniu jest podane, ile wynosi wartość oczekiwana, a ile wynosi odchylenie standardowe w rozkładzie normalnym, zakładanym tym teoretycznym, może być sytuacja, że jest tylko napisane, że mamy sprawdzić, czy jest to zgodne z rozkładem normalnym, bez wskazania tych dwóch parametrów rozkładu. Wtedy musimy ręcznie policzyć, ile wynosi średnia, a ile odchylenie standardowe na takich danych. Jeżeli mamy polecenie, że mamy zbadać dokładnie zgodność z rozkładem normalnym o wskazanych parametrach, no to po prostu do nich będziemy porównywać, nie liczę ani średniej, ani odchylenia standardowego z próby. Dodatkowo ja przyjmuję, że ta trójka w tym zapisie to jest odchylenie standardowe. W zależności od zapisu matematycznego, od powiedzmy źródła podręcznika akademickiego, czasem ta druga liczba jest traktowana jako wariancja lub odchylenie standardowe. Nie jest to ściśle zawsze przypisane, która to musi być z tych dwóch wartości. Jeżeli w tym konkretnym zadaniu mam rozpisane przedziały i ile jest wartości w danym czasie, czy w danym zakresie, w danym przedziale, i wiemy, że mamy to zbadać czas dostarczania przesyłki, nazwijmy, że w minutach, to wiemy, że 9 paczek było dostarczanych w czasie od 10 do 12 minut i tak dalej. Łącznie badanych mamy 200 obserwacji. Jeżeli jest powiedziane, że mamy wykorzystać test Kolmogorowa, lambda Kolmogorowa przy poziomie 5%, musimy go zwyczajnie zacząć. Zaczynamy od tego, że jeżeli już wiemy, jakie parametry mają być w populacji generalnej, czyli w tym naszym rozkładzie normalnym, teoretycznym, wiemy, że średnia i odchylenie wynoszą odpowiednio 18 i 3, a poziom istotności z treści zadania to 5%, to musimy sprawdzić, czy rozkład czasu dostarczania takiej przesyłki ma rozkład normalny zgodny z tymi dwoma parametrami. A więc musimy raz w hipotezie zerowej zapisać, że rozkład jest zgodny z rozkładem normalnym, a potem, że jednak ten rozkład tego czasu dostarczania przesyłki jest inny niż normalny. I teraz rozkład empiryczny to jest ten zaobserwowany, to jest ten podany w treści zadania. A rozkład teoretyczny to jest ten rozkład normalny, ten, jaki byśmy chcieli, żeby on posiadał. Nie zawsze rozkład empiryczny jest taki sam jak ten, który my sobie zakładamy. Do tego służą dokładnie jakieś, powiedzmy, konkretne testy statystyczne. Z nimi trzeba zgodnie z ich zasadami postępować, żeby w sposób taki, powiedzmy, poprawny matematycznie, statystycznie upewnić się, czy zachodzi zgodność, czy też nie. Na początek chodzi o to, że musimy przeprowadzić standaryzację tego naszego rozkładu empirycznego, żeby móc porównywać z tym rozkładem teoretycznym. Musimy sobie przypomnieć temat standaryzacji. Standaryzacja polegała na tym, że dowolna cecha x, jeżeli od niej odjęliśmy średnią, a potem od tej różnicy podzieliliśmy ten wynik tej różnicy przez odchylenie standardowe, to mamy możliwość zestandaryzowania naszego akurat czasu dostarczania przesyłki na rozkład normalny, zero-jedynkowy, na rozkład U. Na oddzielnym filmie ja pokazywałam, na czym polega standaryzacja do rozkładu normalnego. Tam to też można, warto sobie odświeżyć, poruszyć ten temat. A w tym teście Kolmogorowa ja skupię się na tym, że mamy podane w treści zadania, zobaczcie, przedziały, mamy liczebność, ile było, powiedzmy, paczek przesyłek o okręg,
o konkretnym czasie dostarczania, a nas interesują dokładnie końce, krańce górne tych przedziałów. Dlaczego? Bo to je zawsze standaryzujemy. Standaryzujemy je w ten sposób, że od każdego krańca przedziału, czyli na przykład od 12, odejmę 18, zawsze jako stałą średnią, zgodnie z tym wzorem tutaj zapisanym, a wynik dzielę przez 3. Wychodzą mi dla każdego z krańca z przedziałów liczby, które już możemy nazwać zestandaryzowanymi i takimi, które posiadają rozkład zero-jedynkowy. A co to mi daje? To, że dalej w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego mam możliwość znalezienia dokładnie wartości dystrybuanty od tych wszystkich po kolei wartości U, które przed chwilą otrzymaliśmy. Po co to jest potrzebne? Zaraz sobie powiemy. Tylko, że jak się szuka w tablicach dystrybuanty, w takich papierowych, na pewno jest to na oddzielnym filmie i musicie zajrzeć do oddzielnego filmu o szukaniu w tablicach dystrybuanty wartości od konkretnych wartości U. Ja na tym filmie tego nie omawiam, bo film by się wydłużył znacząco, a nie wiem, czy wszyscy mogę zakładać, że już powiedzmy ten element mamy opanowany, skoro doszliśmy do tematu badania zgodności z rozkładem normalnym, czyli do testu nieparametrycznego. I teraz chodzi o to, że już mamy podane wartości dystrybuanty teoretycznej, a musimy jeszcze mieć dystrybuantę empiryczną. Ona może nie jest skomplikowana do liczenia, ale trzeba ją, że tak powiem, no po prostu stworzyć. Czyli jeżeli mamy zapisane wartości liczebności konkretnych przedziałów, potem musimy je skumulować. Kumulacja polega na tym, że do bieżącej wartości z poprzedniego okresu dodaję kolejną wartość liczebności i mamy wynik łącznej liczebności takiej, że wartości nie przekroczą 14. Potem jeżeli do 27 dodam kolejne 26 z liczebności nieskumulowanej, powstaje mi kolejna wartość skumulowana. I tak dochodzimy do tego, że łączna liczebność wszystkich, dla wszystkich przedziałów stanowi ostatnią pozycję liczebności skumulowanej dla ostatniego przedziału. Po prostu tu i tu musi być akurat w tym zadaniu 200. No i teraz pytanie, a jak powstała ta dystrybuanta empiryczna? Zgodnie z taką notatką jak tu, możecie to sobie zawsze zatrzymać, musimy zwyczajnie podzielić każdą wartość skumulowaną przez liczebność ogółem. To, co tutaj otrzymamy, to będzie dystrybuanta, ale empiryczna, na podstawie naszego rozkładu empirycznego zaobserwowanego. Teraz musimy porównać wartości dystrybuanty teoretycznej, czyli tej z tablic rozkładu normalnego, z dystrybuantą empiryczną, czyli z tymi skumulowanymi odsetkami, powiedzmy. I teraz, jeżeli wiemy, że tak wyglądał nasz rozkład, dla niego dystrybuanta empiryczna wyglądała następująco, teoretyczna następująco, liczymy następująco różnice, czyli konkretne wyniki różnic między tymi dwoma kolumnami, a potem szukamy modułu, czyli wartości bezwzględnej z każdej z tych liczb, po to, żeby wskazać, która z tych liczb, z tych różnic, co do wartości bezwzględnej jest najwyższa. W naszym konkretnym zadaniu najwyższa wartość wynosi 0,044. Jest to tak zwana statystyka sprawdzająca tego testu Kołmogorowa. To jest, u mnie akurat było tłumaczone jako duża litera D. U nas ona wynosiła 0,044. I wiemy, że rozkład posiadał empiryczny 200 obserwacji, a więc parametr lambda w tym teście lambda Kołmogorowa ma wzór D razy pierwiastek z N, co odpowiednio wychodzi 0,619. Jeżeli potrzebujemy do
wartości tej lambdy odpowiednią dla niej wartość krytyczną w tym teście, musimy wiedzieć, jaki poziom istotności potrzebujemy. I w zależności, jaki poziom istotności, taką znajdziemy odpowiadającą mu wartość krytyczną, ale wiadomo, w tablicach testu Kolmogorowa. Jeśli chodzi o dostępność tablic statystycznych, niedługo nagram film, gdzie pokażę, gdzie można pobrać takie tablice, ewentualnie wpisując nawet w przeglądarkę Google'a tablice testu Lambda Kolmogorowa, na pewno takie tablice znajdziecie. Te tutaj umieszczone przeze mnie są takie bardzo skrócone, wyrywkowe, no bo szczerze mówiąc, więcej tablic, więcej wartości nie używa się najczęściej. Najczęściej już robimy ten test przy 5%. A więc u nas pytanie, ile wynosi ta wartość krytyczna z tablicką Kolmogorowa? A więc poprawnie, jeżeli chcę znaleźć wartość tą krytyczną, muszę wiedzieć, ile wynosi poziom istotności i w tablicach dystrybuanty, w tych tablicach Kolmogorowa, dystrybuanta od takiej krytycznej jest, wynosi 0,95. A taka dystrybuanta daje mi wartość krytyczną 1,36. I jeżeli wiem, że moja lambda wynosi 0,619 i na pewno jest mniejsza od poziomu krytycznego tego wskaźnika lambda, to możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A jak wiemy, nasza hipoteza zerowa mówiła o tym, że nasz rozkład empiryczny, tu akurat czasu dostarczania przesyłki, jest rozkładem normalnym. Czyli możemy powiedzieć, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej przy tym zakładanym poziomie istotności alfa 5%, czyli rozkład czasu dostarczania przesyłki ma rozkład normalny albo jest zgodny z rozkładem normalnym. Kwestia języka polskiego. Jeżeli potrzebujecie pomocy ze swoimi zadaniami, możecie wejść na stronę internetową, gdzie jest więcej materiałów dla Was. Wszystkie materiały na YouTubie, jak wiadomo, są za darmo. Przeglądajcie playlisty. Wszystko jest przygotowane dla Was w postaci oddzielnych playlist z przedmiotami. Jest playlista nie tylko ze statystyki opisowej czy matematycznej, jest ekonometria, badania operacyjne i wiele innych, ale związanych w tym momencie z przedmiotami ekonomicznymi. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.